Jezus zmartwychwstał. On pokonał śmierć. Krzyż jest pusty. I możesz dzisiaj spotkać się z żywym Bogiem. Możesz mieć życie w obfitości. Chciałam ci powiedzieć, że to, co prowadzisz, będąc w tym ciele, ta egzystencja, która polega na tym, że jesz, śpisz, idziesz do toalety, to nie jest życie. Dobra nowina jest taka, w każdej chwili możesz w Niego uwierzyć, w każdej chwili możesz Mu zaufać, w każdej chwili możesz wybrać prawdziwe życie. To jest w zasięgu Twojej decyzji. To jest bardzo proste. Chodzi o to, żebyś uwierzył w ofiarę Jezusa. Chodzi o to, żebyś uwierzył, że On zmartwychwstał i pokonał śmierć i uczynił Go swoim Panem i Zbawicielem. I to się może stać teraz. To nie chodzi o jakieś rytuały. To nie chodzi o spędzanie godzin na klęczkach. To nie chodzi o to, żeby postępować według jakiegoś systemu zasad. Chodzi o to, żeby otworzyć Twoje serce, jeżeli pragniesz życia, przyjść do Niego. Możesz mieć relację, osobistą, przyjacielską relację ze Stwórcą Wszechrzeczy. Jeżeli zaufasz Jezusowi, to się dzieje właśnie przez to, że zaufasz Jezusowi. On jest drogą, On jest życiem, On jest prawdą. Nikt nie przychodzi do Boga inaczej niż przez Jezusa. Jeżeli po prostu nie zaufasz, jeżeli powiesz mu: Jezus, wierzę w to, co zrobiłeś na krzyżu. Wierzę w to, że jesteś prawdą. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Bądź moim Panem i bądź moim Zbawicielem. Jeżeli tak się pomodlisz, szczerze z serca, przejdziesz ze śmierci do życia, to się naprawdę stanie. Przejdziesz ze śmierci do życia. Zaufaj Jezusowi. Uwierz, że to Boży Syn. I będziesz mieć przez Niego życie. I to jest wszystko, czego Bóg od Ciebie oczekuje. Nie jesteś w stanie zasłużyć sobie swoimi uczynkami na zbawienie. Gdyby tak było, Chrystus nie przyszedłby, aby Cię zbawić. Gdyby tak było, On nie poszedłby na krzyż, nie zostałby zabity. Ale co się stało? Krzyż jest pusty. Krzyż jest pusty. Jezus zmartwychwstał. Pokonał śmierć.